STANYO- Cześć, tutaj Alessandro i witam Was w premierowym odcinku drugiej serii na moim kanale z gry Football Manager 2016. Tym razem będzie to seria z polskiej, klubem z polskiej ekstraklasy. Otóż no pierwsza z moich serii właśnie jest z klubem z Anglii FC Portsmouth. natomiast Tom właśnie zdecydowałem się wybrać klub z polskiej ekstraklasy. Zatem tutaj, jeżeli chodzi o mój wygląd, mojego wirtualnego menedżera oraz dane personalne, nic nie będziemy absolutnie zmieniać. Zatem, jakim klubem rozpoczniemy sobie tę karierę? Na no pewno wszyscy z Was się już zastanawiają. Otóż, moi drodzy, nie będzie to ani Legia Warszawa, ani Lech Poznań, ani, co pewnie niektórzy z Was myśleli, Wisła Kraków, a będzie to Beniaminek Polskiej Ekstraklasy, czyli Termalika Brugbed Nieciecza. Zespół, który pochodzi z miasta liczącego... w miasta, z wioski liczącej zaledwie 750 mieszkańców, tak? Więc no, myślę, że będzie to bardzo ciekawa opcja, zwłaszcza, że tutaj no na razie Thermalika nie jest na pewno potentatem w Polsce. Drużyna, która dysponuje stadionem tylko e, mogącym pomieścić 2300 prawie widzów. Baza treningowa poniżej przeciętnej. Kiepskie obiekty młodzieżowe. No, będziemy tutaj próbowali zbudować w niecieczy potęgę na miarę, na miarę właśnie wspomnianych Legii, czy Lecha Poznań. Teraz oczywiście wybierzemy sobie styl pracy z zespołem. No i właśnie tutaj mam zamiar oczywiście zasugerować się Waszym Waszymi sugestiami o tym, żeby no, położyć nacisk większy na niektórych atrybutach, tak aby tutaj móc również wiele wprowadzić dobrego do treningu mojego zespołu. Jeżeli chodzi o doświadczenie piłkarskie, tutaj amator, tutaj również nic nie będziemy kombinować z atrybutami psychicznymi, natomiast jeżeli chodzi o atrybuty trenerskie, no to oczywiście może mniej postawię sobie na taktykę, dużo mniej na bramkarzy. Myślę, że praca z juniorami również damy sobie, no może 6 punktów, technika również, natomiast myślę, że dużo damy na ofensywę i to aż z 15, ofensywa i no, technika też bym chciał dać dużo, ile jestem w stanie dać? 9, no muszę odjąć któreś tutaj jeszcze, no defensywa damy sobie 6, technika 10, no nie, myślę, że jeszcze tutaj coś możemy zmienić, damy sobie praca z juniorami. 5, no i tutaj oczywiście technika damy sobie 11. No myślę, że tak będzie w miarę w porządku. Oczywiście kontynentalna licencja C tutaj sobie zostawimy również bez zmian. No i zatwierdzamy sobie, będąc oczywiście stając się automatycznie menedżerem klubu z niecieczy. No oczywiście pewnie nie zaskoczeniem dla nikogo, że... Dobra, wybierzemy sobie jeszcze nową opcję zapisu gry. Nazwiemy sobie to nieciecza. No i dobrze moi drodzy, zapiszemy, a kiedy gra się zapisze, to ja oczywiście do Was powrócę i rozpoczniemy sobie naszą przygodę z Benjamin Kient Mobile Ekstra Witam moi drodzy, zatem serdecznie z powrotem. No i tutaj oczywiście zostaliśmy powitani jako nowy menedżer klubu Thermali, Cabruk, Benciecz, Danota Witkowska, to jest prezes zarządu klubu z niecieczy. Zatem ona nas tutaj powitała, no, zatem weźmy udział oczywiście w tym spotkaniu. No proszę bardzo. Witaj Alessandro. Termalika, cieszę się z pańskiego przybycia Chciałabym Zająć parę minut I przywitać pana w klubie No to ja oczywiście standardowe moje wypowiedzi Myślę, że to nie będzie Wymagało jakiegoś szerszego komentarza no Na pewno tutaj Zawsze każdy z was daje praktycznie te same opcje Które Dajemy tutaj na początku Oczywiście tej rozmowy najpierw z prezesem zarządu Później również z asystentem Zatem może to na szybko sobie Przeprowadzimy Tutaj Janny Pochron, mój asystent. Za chwilkę oczywiście przyjrzymy się, przyjrzymy się naszemu sztabowi szkoleniowemu, no ale najpierw przeprowadzimy sobie rozmowę z naszym asystentem. Proszę bardzo, raz w miesiącu oczywiście, no i nie jestem na razie zainteresowany żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Zatem dobrze mamy już wszystko. No i oczywiście aktualne jeszcze informacje transferowe na razie mamy dwóch piłkarzy wypożyczonych z klubu Szczepan Kogut oraz Wiktor Planeta to są piłkarze, którzy są wypożyczeni z Niecieczy, natomiast do klubu jest wypożyczony jeden piłkarz Dawid Plizga tutaj nasz lewoskrzydłowy były piłkarz m.in. Zagłębia czy Górnika, Zabrze właśnie z Górnika jest wypożyczony. Dwóch piłkarzy również na samym wstępie już jest kontuzjowanych. Wlodymyr Kowal to jest 23-letni napastnik z Ukrainy i Bartłomiej Smuczyński również kontuzjowany, 19-letni skrzydłowy. No i oczywiście jeszcze ogólna charakterystyka naszego klubu, zerknijmy sobie może to jak to wszystko wygląda. Klub założony w 1922 roku. Stadion oczywiście w niecieszy, no nie ma tutaj na szczęście tego stadionu w Mielcu, zatem możemy mecze w Ekstra Kaśle rozgrywać na własnym stadionie. No i jak widzicie obiekty młodzieżowe kiepskie, baza treningowa przeciętna, poniżej przeciętnej nawet, zatem no tutaj na razie musimy sobie tę całą infrastrukturę w klubie bardzo rozbudować, no ale to oczywiście wymaga sporo czasu, no i oczywiście jeden triumf, druga liga, Grupa Wschodnia, zwycięstwo właśnie w tych rozgrywkach, no bo oczywiście w zeszłym sezonie zespół Thermaliki nie wygrał. Nie wygrał rozgrywek pierwszej ligi Ponieważ o ile się nie mylę wygrał je Wygrał je za Lubin No to jeszcze oczywiście Raport o zespole, najlepszy piłkarz to właśnie Wlody Mirkowa, ale kontuzjowany na razie zawodnik Możemy jeszcze poznać naszych współpracowników Ale to zrobimy sobie może za chwilę Na razie może przyjrzymy się Bliżej klubowi z niecieczy Zerkniemy oczywiście w zeszłym sezonie W wicemistrzostwo Pierwszej ligi, co dało zespołowi bezpośredni Awans do rozgrywek Ekstra klasy, no i zerknijmy w zeszłym sezonach było bardzo blisko tego awansu, bo przecież piąte miejsce, trzecie, również piąte, tak więc naprawdę tutaj klub zniecieczy w ostatnich latach no grał naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rozgrywki polskiej pierwszej ligi, no ale gdzieś zabrakło tutaj tego kroku do awansu. Teraz w końcu udało się ten awans walczyć. No i zerknijmy tutaj jeszcze na, na razie na tą całą tutaj charakterystykę ogólną naszego klubu, zerknijmy tutaj, jeżeli chodzi o gwiazdy, nie ma nikogo. Legendy Danuta Witkowska, Krzysztof Witkowski to są prawdopodobnie z tego co się orientuje prezesi firmy Brugby, które tutaj od lat sponsoruje zespół z niecieczy, no i Marcin Jałocha, menedżer. Były menedżer klubu Zniecieczy No jeżeli chodzi o ulubieńców, no to proszę bardzo Waldemar Dzierżanowski Jeden z naszych trenerów drużyny młodzieżowej Również Sebastian Nowak Nasz obecny goalkeeper Numer jeden w klubie, no i Duszan Radolski Oczywiście były znany menedżer Między innymi Groklinu Grozi z Wielkopolski No ale również oczywiście trener ze Słowacji Prowadził swego czasu zespół Zniecieczy Tak więc jeszcze może ja sobie tutaj ustawię Polskie złoty Tak żebyśmy mieli tutaj lepszy widok na to wszystko, na te wszystkie ceny, no bo oczywiście zawsze robię tak, że gram Taką walutą, jakim klubem akurat aktualnie gram No jeżeli gram oczywiście klubem z polskiej ekstraklasy No to muszą być to polskie złote Jeżeli gram klubem np z Hiszpanii bądź Włoch Jest to euro Jeżeli klubem z Anglii to funty i tak Zawsze nie stosuję tutaj jednej waluty A właśnie kilka W zależności oczywiście od tego Jakim klubem tutaj przychodzi mi grać Zatem mamy już wybrane złote zerknijmy tutaj jeszcze przybliżona wartość To prawie 6,5 miliona złotych. Średnia cena biletów to 12 złotych, karnetów 160. 726 posiadaczy karnetów. Jeszcze raz, może tutaj ja już Wam o tym oczywiście mówiłem. Stadion mieści prawie 2300 widzów w 2007 roku. Bardzo kameralny obiekt, naprawdę w niecieczy. No i tutaj zerknijmy. Bojsko treningowe w niecieczy. To jest. Bojsko drużyny juniorskich. No, i tak jak już mówiłem, również jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, no to tutaj bardzo podstawowy system, podstawowa siatka wyszukiwania. Tak więc to wszystko jeszcze trzeba będzie tutaj dopracować. Na razie nie mamy żadnych klubów partnerskich. No, oczywiście będziemy starali się jakiś tutaj sobie znaleźć. Może Legia, może Lech, może Lech Jagdańsk, któryś z wielkich klubów z polskiej ekstraklasy. Myślę, że mógłby być tutaj naszym klubem patronackim. No i teraz cóż, przejdźmy może moi drodzy do składu. Przejdźmy może do składu naszego zespołu o, zerknijmy tutaj e głębia składu, według pozycji, Zerknijmy sobie, jakich piłkarzy na ten moment mamy do dyspozycji w klubie, no i ewentualnie oczywiście, jakie pozycje należałoby tutaj w czy wzmocnić, aby z powodzeniem walczyć o, myślę, cel numer jeden w tym sezonie, czyli utrzymanie się w polskiej ekstraklasie. Zatem, jeżeli chodzi o bramkarzy, mamy na razie do dyspozycji dwóch doświadczonych golkiperów. Numer jeden to Sebastian Nowak. Myślę, że golkiper, który na razie będzie naszym pierwszym bramkarzem. On oczywiście bronił w Termalica jeszcze w pierwszej e, lidze. No i oczywiście ten bramkarz na razie pozostanie naszym pierwszym golkiperem. Drugi z nich to Andrzej Witan, e, bramkarz znany z występów w, w Zawiszy Bydgoszcz. Tak jest, on jest wychowankiem Amiki, później przyszedł do Lecha, później właśnie grał bardzo dużo w Zawiszy Bydgoszcz. No i ten golkiper e, ja znam chyba z nim taką historię, że gdzieś, kiedyś gdzieś tam odmówił treningów czy coś takiego. Wiem, że była jakaś historia związana z tym bramkarzem, ale teraz może się tym nie zajmujmy. Przejdźmy szybko do prawej obrony. Mamy tutaj do dyspozycji w zasadzie jednego nominalnego prawego obrońcę, którym jest były piłkarz Wisły Kraków, Patryk Fryc w tym momencie zawodnik właśnie klubu z niecieczy. Spójrzmy jego obecne umiejętności, 3,5 gwiazdki, potencjał 4, tak więc całkiem nieźle, jeżeli chodzi o prawą stronę obronną, no ale bez wątpienia przynajmniej jeszcze jednego prawego obrońcy musimy sobie tutaj do klubu sprowadzić, ponieważ Dal Dalimor Plewa, no to nie jest oczywiście nasz kolejny prawy obrońca. Teraz przejdźmy do środka, tutaj mamy Chodzi o środek obrony, czwórkę zawodników, najbardziej z nich doświadczony Pawol Stano, 37 lat, słowach znany z występów m.in. Koronie Kielce, 3 czy pod Beskidziu Bielsku biała wcześniej również Jagieloni Biały Stok, tak więc bardzo doświadczony piłkarz, wciąż nie najgorszymi atrybutami. Myślę, że na ten pierwszy sezon powinien wystarczyć. No i on ma chyba kontrakt, który kończy się, tak jest za rok, w czerwcu 2016 roku no i prawdopodobnie tego kontraktu z doświadczonym Słowakiem sobie nie przedłużymy. Dawid Soldecki kolejny ze naszych środkowych obrońców to będzie na ten moment partner Właśnie stanów środku obrony, no atrybuty również nie najlepsze. No, myślę, że tą pozycję ewentualnie również można byłoby wzmocnić jakimś ciekawym piłkarzem. Mamy jeszcze Michała Markowskiego, 25-letniego Polaka, no i Dalibora Plewe, który tak od biedy również może być środkowym obrońcą. Teraz przejdźmy na lewą stronę defensywy. Tutaj również mamy dwóch zawodników, którzy są nominalnie lewymi obrońcami, czyli Dariusz Jarecki, 34-latek. Z były piłkarz Polonii Bytom no i również Sebastian Ziajka były oczywiście zawodnik takich klubów jak Zawisza, jak Podbeskidzie tak więc z tych dwóch piłkarzy na razie będziemy korzystać jeżeli chodzi o lewą stronę defensywy przejdźmy teraz do środka Pomocy. Tutaj na, naprawdę, jeżeli chodzi o środek pomocy, to jest on dosyć bogaty. Bartłomiej Babiasz, nasz chyba bez wątpienia najlepszy środkowy pomocnik na ten moment. 26-letni Polak. Dalibor Plewa to jest również defensywny pomocnik. Również Mario Liczka, doświadczony bardzo Czech. 33-letni, 3 występy w reprezentacji swojego kraju. No i Dawid Soldecki, który również może być środkowym pomocnikiem. Ponadto jeszcze Mateusz Kupczak, jeszcze piłkarz którego mamy w kadrze, Krzysztof Kaczmarczyk, no ale to są już piłkarze słabsi, 35-latek, no tego piłkarza wypadałoby się chyba pozbyć z klubu, no i Tomasz Foszmańczyk, który również może grać na pozycji środkowego pomocnika. Przejdźmy teraz do skrzydłowych, prawo skrzydłowe, tutaj Dawid Plizga, który jest nominalnie lewoskrzydłowym, ale równie dobrze może grać na stronie prawej, on tutaj jest takim naprawdę uniwersalnym zawodnikiem, tak więc jego możemy tutaj stawiać bądź na prawej, bądź na lewej stronie pomocy, bądź Bądź na jednym, bądź na drugim skrzydle. No i Jakub Biskup, drugi z naszych skrzydłowych, tym razem już nominalny prawy pomocnik 32 latek, również jeden z ojców tego sukcesu, czyli awansu Termaliki do Ekstraklasy, no i Bartłomiej Smuczyński, trzeci z naszych skrzydłowych. No tutaj oczywiście rzuca się w oczy kolejna. Pozycja, kolejna formacja, która wymagałaby jakiegoś tam drobnego wzmocnienia. Ofensywny środkowy pomocnik, no również tutaj nie mamy żadnych piłkarzy. Są tutaj bardzo uniwersalne Dawid Plizga, Tomasz Foszmańczyk, czyli piłkarzy, których już widzieliście, no i Bartłom i Babiasz, no który już raczej na ofensywnej środkowej pomocy grać specjalnie nie może. No i jeszcze mamy lewe skrzydło tutaj nic się za bardzo nie zmienia. Dochodzą jeszcze Martin Juhar, który tutaj jest oczywiście nominalnym lewoszydłowym, no i w zasadzie chyba najlepszym piłkarzem na tej pozycji, 27-letni jednokrotny reprezentant Słowacji, no i jest również Dariusz Jarecki, który również właśnie może być nie tylko lewym obrońcą, ale również może występować na wszystkich. Pozycjach na prawej boże, przepraszam, na lewej flance. No i na koniec napastnicy. Napastników, których mamy tutaj w tym momencie w zasadzie czterech. Wlodymir Kowal to jest ten najlepszy. Niestety on jest kontuzjowany, no i on długo, długo jeszcze nie może zagrać 4 do 5 miesięcy. Zatem, no niestety, nie będziemy mieli na razie pożytku z młodego Ukraińca Emil Drozdowicz, doświadczony, nie, przepraszam, 28-letni. Polak również środkowy napastnik 3,5 gwiazdki potencjału, 3,5 gwiazdki umiejętności Zatem całkiem niezły Napastnik No i doświadczony Wojciech Kędziora Były napastnik m.in. Zagłębia Lubin I również Piasta Gliwice. Ten napastnik również tutaj będzie brany pod uwagę W ustalaniu wyjściowego składu No zarabia całkiem sporo jak na Jak na nasze standardy 5,75 tys. złotych tygodniowo To naprawdę duża kwota No i jeszcze mamy Jakuba Wróbla tutaj 21-letniego utalentowanego zawodnika potencjał na poziomie 3,5 gwiazdki no całkiem nieźle może wyróść z niego dobry zawodnik no i to tyle moi drodzy jeżeli chodzi o zawodników których tutaj mam na razie do dyspozycji oczywiście kilka pozycji tak jak już mówiłem wymaga jeszcze wzmocnienia no i jeszcze moi drodzy zerknijmy sobie tutaj na na tutaj może przewiniemy sobie oczekiwania na sezon, proszę bardzo, i tutaj możemy sobie wybrać w czubie ligi. No, tutaj oczywiście w tym momencie mielibyśmy budżet transferowy na poziomie 205 tysięcy złotych i budżet płac na poziomie 86 tysięcy złotych. Górna połowa tabeli 82 tysiące złotych, natomiast no uniknięcie zbyt wielu pogromów. Tutaj myślę, że to jest taki cel minimum. To nawet nie jest utrzymanie, to jest uniknięcie zbyt wielu pogromów, tak więc myślę, że nawet gdybym przy takim tutaj przy takim celu spadł z ekstra klasy, no to nie zostałbym zwolniony. Tutaj w tym momencie mamy budżet na poziomie 7, 73 900, 944 złotych i budżet transferowy na poziomie 150 tysięcy w tym momencie właśnie E, obecne wydatki tyle wynoszą, zatem w tym momencie bilans w przypadku budżetu płacowego równałby się zero. No ale cóż, takie, tutaj, taki tutaj cel sobie ustalamy. No i jeszcze, oczywiście, spotkanie z piłkarzami, jeszcze rozmowa z kapitanem mnie czeka. No i tutaj, oczywiście, cel e, na. Ten sezon ekstraklasy to jest uniknięcie deklasacji. To nie jest nawet moi drodzy utrzymanie się w lidze. To jest po prostu uniknięcie deklasacji. No oczywiście byłoby bajkowo gdybyśmy po pierwszej, tej zasadniczej części sezonu znaleźli się w górnej ósemce. No ale myślę, że to jest w tym pierwszym sezonie raczej mało realne. Raczej tutaj skupiłbym się na... Trzymaniu kontaktu z tymi klubami, które walczą o utrzymanie, i po prostu spokojnym utrzymaniu się w lidze w tym pierwszym sezonie. Taki jest mój cel numer jeden. No na razie celu na Puchar Polski nie mamy, no bo na razie również ten Puchar Polski nie został rozlosowany. Natomiast moi drodzy. Przede mną teraz mecze towarzyskie. Czeka mnie spotkanie m.in. z Videotonem, Rakowem Częstochowa, Okocimskim, Miedzią Legnica i Legionowią. No a naprawdę mocna inauguracja przed nami. Starcie na własnym stadionie z Lechem Poznań. No tutaj świeżo upieczony mistrz Polski. Myślę, że będzie niezwykle trudnym przeciwnikiem. No i również potem wyjazd do Chorzowa na mecz z ruchem. To również może być trudne spotkanie. Tak więc na te dwa mecze zapraszam Was już na wstępie, już w kolejnym odcinku właśnie tej kariery. Termaliką bednie, Natomiast moi drodzy jeszcze może słów kilka właśnie o moim składzie. No oczywiście on wymaga cały czas wzmocnień. Niektórych piłkarzy będę chciał od razu tutaj już wywalić ze składu i sprzedać bądź też nawet wypożyczyć się tak, aby nie musieć płacić im wynagrodzenia. Myślę, że skorzystam z opcji również troszkę modyfikacji budżetu, ponieważ no niepotrzebne mi jest aż 150 tysięcy złotych na transfery Raczej chciałbym się skupić tutaj na wypożyczeniach i wolnych transferach no i oczywiście bez próśb do zarządu również się nie obejdzie Myślę, że może jakaś rozbudowa bazy treningowej, coś w tym stylu również tutaj wezmę pod uwagę Na razie mamy na koncie 3,5 miliona złotych Tak więc myślę że Może przy odrobinie szczęścia zarząd troszkę podniesie nam ten budżet płacowy mimo wszystko No zobaczymy moi drodzy jak to będzie wszystko wyglądało zatem ja w tym momencie zajmę się tutaj oczywiście rozgrywaniem meczów towarzyskich, ustalaniem treningów, taktyki no i sprowadzaniem zawodników. A my zobaczymy się 18 lipca na inauguracji rozgrywek przeciwko Lechowi Poznań i następnie 25 dzień lipca. Druga kolejka T-Mobile Ekstra Klasy: mecz z ruchem Chorzów. Myślę, że powiedziałem już wszystko. No i oczywiście bardzo serdecznie liczę na to, że ta seria przyjmie się równie ciepło jak pierwszy odcinek Sportsmove, gdzie naprawdę bardzo fajnie zareagowaliście tutaj oczywiście swoją liczbą komentarzy, jak również ilością łapek w górę. Myślę, że ta seria również będzie miała powodzenie. Oczywiście będę starał się robić wszystko, aby właśnie spełnić Wasze oczekiwania dotyczące tych moich serii z FMA 2016. Na dziś to wszystko moi drodzy. Oczywiście również śmiało piszcie komentarzu, co sądzicie właśnie o wyborze przeze mnie takiego, a nie innego klubu i również, czy ewentualnie macie jakieś piłkarzy, których radzicie mi sprowadzić do niecieczy. Na dziś to wszystko. Bardzo Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i spotkamy się już w kolejnym, który na pewno już wkrótce się pojawi na moim kanale. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie cześć.